Witam serdecznie, ja jestem Seba, a to jest kolejny mój film, tym razem nieco z innej bajki. A tym razem, jak widzicie, jest odkurzacz. Co z nim nie tak? Otóż, no cóż, jak to bywa z urządzeniami, które już mają trochę swoich lat, no ten już trochę ma. No to raz mu się działa, raz mu się nie działa, mianowicie jak sobie odkurzacz pracuje, tak sobie sam się wyłącza. Tak sobie pomyślałem, zajrzę sobie do niego, co tam z nim nie tak. Tylko, że rozkręcić ten odkurzacz, drodzy Państwo, no to już jest coś innego. Co to za odkurzacz? Mianowicie jest to Daredevil Infinity V8. Bezworkowy odkurzacz, multicyklon i tak dalej. Bardzo, bardzo dobry odkurzacz zresztą. No wziąłem go tutaj sobie na warsztat, żeby go przejrzeć i tak dalej. Tak sobie pomyślałem, że pewnie szczotki. No ale jak wszyscy wiemy, zanim cokolwiek rozkręcimy, to warto poczytać w internecie, gdzie, co i jak w trawie piszczy. No i tu, o dziwo, ku mojemu zdziwieniu, okazuje się, że nigdzie nie ma napisane w necie, albo niezbyt długo szukałem, tak, bo zaledwie jakieś tam powiedzmy pół godziny, czy tam 40 minut siedziałem. Nigdzie nie ma opisanego, jak go rozkręcić, w których miejscach. Dlatego też powstaje ten film. Panowie z różnych forów, typu na przykład Elektroda, piszą, że od razu go wymienić na nowy, tak? Że nie warto sobie grzebać, zawracać głowy i tak dalej. No ja jestem troszeczkę innego zdania. Mam trochę inne podejście do życia, mianowicie ja zawsze, jak się coś psuje, spróbuję to naprawić. Dopiero potem, gdy już jestem święcie przekonany, że nie ma szans na naprawę, wtedy kupuję nowy. Odkurzacz w tej chwili kosztuje jakieś 200 zł, o ile się nie mylę, może 250. Ten sam, troszkę nowszej generacji, kosztuje chyba 300. Oczywiście mogę się mylić, różne źródła różnie podają, bo też się w cenach zorientowałem tak szybciutko, tam jakieś tam Ceneo, Allegro, jakieś tam inne. No ale co, no przejdźmy do rzeczy, tak. Generalnie jest 7 śrub. 5 śrub, które możemy sobie na pewno możemy je odkręcić, które są widoczne. Są dwie, które są niewidoczne i w tym celu będziemy potrzebować śrubokręt o długości, cienki śrubokręt, tak? Może być płaski, może być krzyżak, chociaż śruba jest na krzyżak, ja akurat takiego nie miałem. Mam płaski, długi. No dobre 15 cm będzie potrzeba, żeby nim spokojnie sobie manewrować. Ale to nie wszystko. Od razu mówię, panowie i panie, drodzy państwo, że kół nie zdejmiemy, tak? Koła są w sumie jednorazowo nakładane. Musielibyśmy chyba wypróć cały silnik z tego odkurzacza, żeby zdjąć koła. Dlaczego? Zaraz wam pokażę. Natomiast pokażę wam, jak on wygląda od środka. Jest prozaicznie, jest po prostu tak prosty, jak budowa cepa. Co w moim odkurzaczu było? I tutaj akurat to zdanie skieruję do panów z portalu Elektroda, którzy bardzo namiętnie twierdzą, że tego typu odkurzacze od razu idą na śmietnik. Otóż u mnie poluzował się ten stycznik, tak? On po prostu sobie wyleciał, był luźno, jak go później zagiąłem kombinerkami i wpiąłem na nowo, on teraz się już nie wypnie. Tak więc panowie, no sorry, wybaczcie. Chyba pracujecie dla korporacji i dla firm, które uważają, że od razu trzeba kupować nowe odkurzacze. Co tu jest? No co? No bardzo prosta rzecz, tak? Mechanicznie do zwijaka w tym miejscu zwijamy sobie, tak? Natomiast tutaj jest po prostu stycznik, bardzo prosty stycznik. Jeden przewód do silnika, drugi oczywiście do rozdzielacza, do elektroniki. No i odkurzacz, no oczywiście silnik, tak? Silnika nie rozbierałem, nie mam takiej, nie wyciągałem go, nie mam takiej potrzeby. Słuchajcie, gdzie są szczotki w tym silniku? Nie wiem, po prostu nie mam potrzeby go wyciągania i tak dalej. Jak sobie siedzi, to niech sobie siedzi spokojnie. No i co? Silnik pracuje, wszystko pracuje.
Ładnie, pięknie. No gdzie są te śruby? 5 śrub na pewno zobaczycie. Ja sobie go pozwolę trochę przeciągnąć. Wybaczcie, bo to niestety nagrywam telefonem. Kamera została u moich rodziców. No dobra, wyciągniemy sobie. O właśnie, troszeczkę sobie wyciągniemy. I otóż tak. 4 śruby. Raz, 2, 3, 4. One są na widoku. To puste miejsce. Tutaj jest po prostu filtr wyjściowy na powietrze, tak? O, tu miejsce jest filtr. 5. śruba. Już wam pokazuję. Tak, żeby nie pourywać tego. 5. śruba, drodzy państwo. Jak przychodzi w to miejsce, tutaj uchwyt na rurę, to jest w środku. W tym miejscu, tak? A więc jeżeli... O, tak prowizorycznie. Jest w tym miejscu. O. I to... Nie dość, że ściągniemy sobie za taką przykrywkę, to jeszcze w tym miejscu nam po prostu puszczają zaczepy. To jest ta łatwiejsza strona. Teraz nieco trudniejsza strona. Kurczę, no szkoda, że nie ma drugiej osoby, która by filmowała, bo nie mam statywu w tej chwili. Bo muszę go poprzewracać trochę. Słuchajcie, 2 kolejne śruby są w tych miejscach. Tu jest jedno miejsce. W tym miejscu, tu od spodu trzeba się dostać. I druga jest w tym miejscu, również od spodu trzeba się dostać. Jak ja się tym dostałem, jak ja tam się dostałem. Śrubokręt. Najprostszy, zwykły śrubokręt, byleby był cienki i długi. No on ma jakieś 20 cm. Jak będzie 15 cm, spokojnie sobie poradzicie. I musicie, moi drodzy, podchodzić do tej śruby od tej strony. A więc delikatnie podnosimy koło i tam wchodzimy. W celu po prostu odkręcenia tego, tak? Niestety jedną ręką sobie tam nie przykręcę i tak dalej. Oczywiście możecie równie dobrze sobie odchylić tutaj troszeczkę i również patrzeć, poświecić jakąś tam latarką, czymś i tak dalej, żeby na omacku nie trafiać w śrubę. I w ten sposób sobie odkręcicie śruby. Spokojnie, one nie wylecą. O tyle są długie i o tyle jest długi i ten plastik, że one po prostu nie powylatują, tak? Nie będziemy musieli później stosować magnetycznej końcówki. I co jeszcze? Jedna kwestia, słuchajcie, jak wyciągamy górną część obudowy, jak sami zauważyliście, tutaj są takie elementy, które wchodzą pod koła, z jednej i z drugiej strony. Próbowałem od strony, gdzie jest włącznik zasilania, lekko odginać i wyciągać. Nie, jakoś nie wiem czemu, łatwiej mi było wyciągnąć z tej strony, a więc lekko odchylić koło i po prostu cyk, jedną stroną podnieść, później delikatnie przesunąć całość w tą stronę i wyciągnąć drugą stronę. Także nic nie połamiecie, spokojnie, nie naciągajcie na siłę, nie ma takiej potrzeby. Nie ma takiej potrzeby. Proces składania jest taki sam. Myślę, że na pewno sobie poradzicie. Także chyba to by było na tyle. Dzięki serdeczne. Jak macie jakieś pytania, piszcie, na pewno pomogę. Dla przypomnienia, jest to Daredevil Infinity V8. Gdybyście mieli jakieś problemy, służę pomocą. To na tyle na dzisiaj. Dzięki serdeczne i do usłyszenia.